10 najważniejszych wybuchów atomowych w historii. Crossroads Able. Operacja Crossroads to seria testów broni nuklearnej przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone w atolu Bikini w archipelagu Wysp Marshalla w lecie 1946 roku. Celem było przetestowanie oddziaływania broni nuklearnej na jednostki pływające. Miały miejsce eksplozje dwóch bomb, każda o sile 23 kiloton. Pierwsza Able została zdetonowana 1 lipca na wysokości około 160 metrów. Testy Crossroads były w kolejności czwartą i piątą eksplozją bomby nuklearnej w historii. Były też pierwszymi testami nuklearnymi, jakie zostały zapowiedziane i były obserwowane przez zaproszonych naukowców i dziennikarzy. Najpoważniejszym skutkiem drugiej eksplozji z serii Crossroads było silne skażenie promieniotwórcze okrętów celów. Był to pierwszy na świecie przypadek silnego i niemal natychmiastowego skażenia radioaktywnego wywołanego wybuchem jądrowym w wodzie. Owym wyznaczonym celem był pancernik Nevada, który dla ułatwienia celowania pomalowano na czerwono, zaś lufy dział i nadburcia na biało. Ustawiony został w samym centrum okrętów celów. W odległości 400 metrów od Nevady znajdowało się 8 spośród nich. Gdyby bomba eksplodowała nad Nevadą, jak planowano, zatonęłoby przypuszczalnie 9 okrętów, w tym 2 pancerniki i lotniskowiec. Rzeczywiste miejsce eksplozji znalazło się na północny zachód od celu, a najbliżej znajdował się transportowiec Gilliam, który oczywiście został zniszczony. Fat Man. Nazwa bomby atomowej, która w dniu 9 sierpnia 1945 roku została zdetonowana nad japońskim miastem Nagasaki. Jest to druga z dwóch broni jądrowych użytych podczas działań wojennych. W odróżnieniu od zrzuconej 3 dni wcześniej na Hiroshimę bomby Little Boy zbudowanej ze wzbogaconego uranu, to urządzenie zawierało ładunek z plutonu. Bomba miała długość ponad 3 metrów, średnicę 1,5 metru i ważyła blisko 5 ton. Siła ładunku wyniosła około 21 kiloton. Szacuje się, że w eksplozji w Nagasaki zginęło ponad 40 tysięcy ludzi. Tysiące osób zmarło później z powodu wybuchu bomby i oparzeń oraz setki innych z powodu choroby popromiennej. Trinity. Kryptonim pierwszego naziemnego testu broni atomowej przeprowadzonego przez Stany Zjednoczone 16 lipca 1945 roku. Detonacja bomby plutonowej miała siłę około 20 kiloton i jest uznawana za początek ery atomu. Test Trinity był momentem kulminacyjnym kilkuletniego programu prac nad bronią jądrową znanego pod kryptonimem Projekt Manhattan. Aby zachować próby w tajemnicy, przygotowano brzmiący dość prawdopodobnie oficjalny komunikat dla prasy, który głosił, że w magazynach amunicji na poligonie doszło do przypadkowej dużej eksplozji, która nie spowodowała żadnych ofiar w ludziach. Prawdziwą przyczynę ujawniono dopiero po zrzuceniu bomby na Hiroshimę, a pełny raport techniczny z próby odtajniono dopiero w 1976 roku. Pierwsza Ammonia. Pierwszy radziecki ładunek jądrowy, którego eksplozja miała miejsce 29 sierpnia 1949 roku, co było pierwszą radziecką eksplozją jądrową. Konstrukcja RDS-1, bo tak oficjalnie nazywała się bomba, była kopią amerykańskiej konstrukcji ładunku o kryptonimie Gadget. Ładunek RDS-1 opracowano w biurze konstrukcyjnym KB-11. Eksplozja nastąpiła na szczycie 30-metrowej wieży ustawionej na poligonie w Kazachstanie. Masa ładunku wynosiła około 4 ton. Według oficjalnych informacji radzieckich siła eksplozji sięgnęła 22 kiloton. Jednakże badania sił eksplozji metodą pomiaru sił fali uderzeniowej wykazały, iż eksplozja miała siłę około 10 kiloton. Ivy King. Była bombą atomową o największej sile rażenia testowaną przez Stany Zjednoczone, której energia pochodziła z reakcji rozszczepiania jąder atomowych. Próbny wybuch miał miejsce za czasów prezydentury Trumana, jako część operacji Ivy. Ta seria testów spowodowała rozwój budowy najpotężniejszych ładunków jądrowych przez Związek Radziecki. 16 listopada 1952 roku o godzinie 11.30 czasu lokalnego bombowiec B-36H, znajdując się około 600 metrów od północnego krańca wyspy Runit położonego w atolu Enwetak, zrzucił ładunek atomowy, powodując eksplozję o sile 500 kiloton na wysokości 450 metrów. Castle Union.
Nazwa kodowa nadana próbnej eksplozji termojądrowej przeprowadzonej 26 kwietnia 1954 roku na atolu Bikini należącym do Stanów Zjednoczonych. Była to czwarta eksplozja przeprowadzona w ramach operacji Castle. Siła wybuchu wynosiła blisko 7 megaton. Do wybuchu wykorzystano wzbogacony lit, który był drogi, ale skuteczniejszy i powodował rozległy opad. Był to pierwszy przypadek wykorzystania litu w bombie atomowej. Ivy Mike. Nazwa kodowa nadana pierwszej na świecie próbnej eksplozji termojądrowej przeprowadzonej 1 listopada 1952 roku na atolu Eniwetok, należącym do Stanów Zjednoczonych. Była to pierwsza eksplozja przeprowadzona w ramach operacji Ivy. Moc wybuchu wynosiła aż 10 megaton. Castle Romeo. Nazwa kodowa nadana próbnej eksplozji termojądrowej przeprowadzonej 27 marca 1954 roku na atolu Bikini należącym do Stanów Zjednoczonych. Była to druga eksplozja przeprowadzona w ramach operacji Castle. Testowany projekt stał się pierwszym urządzeniem termojądrowym z możliwością zrzutu powietrza. Wskutek eksplozji powstał wielki ognisty grzyb, który zapisał się w popkulturze. Castle Bravo. Nazwa kodowa nadana próbnej eksplozji termojądrowej przeprowadzonej 1 marca 1954 roku na atolu Bikini należącym do Stanów Zjednoczonych. Była to pierwsza eksplozja przeprowadzona w ramach operacji Castle. Naukowcy nie przewidzieli, że lit obecny w paliwie termojądrowym pod wpływem wysokoenergetycznych neutronów ulegnie rozpadowi na tryt, hel i neutron. Ta dodatkowa produkcja trytu i neutronów sprawiła, że moc bomby była niemal 4 razy większa niż zakładano w najłagodniejszych przewidywaniach, a prawie 2 razy większa niż w najostrzejszych. Ognista kula sięgnęła 5 km średnicy i wzniosła się na 11 km. Po mniej niż 10 minutach osiągnęła aż 100 km. Stalowa wieża, w której umieszczono bombę i wyspa, zniknęły. Większość sprzętu również. Chmurę i kulę ognia było widać z atolu odległego 450 km. W Ameryce wybuchł skandal związany z tzw. projektem 4.1. Amerykańscy naukowcy dokonywali eksperymentów na ludziach i zwłokach, aby dowiedzieć się więcej o skutkach opadu radioaktywnego. Dochodziło nawet do przejmowania zniekształconych martwych płodów za cenę kilku dolarów. Co więcej, podobna sytuacja miała miejsce w Hiroshimie i Nagasaki w pierwszych dniach po wybuchu. Projekt trwał przez 6 dni do 7 marca 1954 roku. Eksponaty spisano, sfotografowano, skatalogowano i w niektórych przypadkach wywieziono do Ameryki. Ofiary opadu wysiedlono i przeniesiono na niezamieszkany atol. W 1960 roku Amerykanie uznali teren za czysty i możliwy do zamieszkania, jednak pierwsze rodziny wróciły dopiero w 1979 roku, aby po 3 miesiącach opuścić wyspę na stałe z powodu utrzymującego się skażenia. Car Bomba. Największa dotąd zdetonowana lotnicza bomba wodorowa. Jej moc, według źródeł amerykańskich, wynosiła około 58 megaton, według źródeł rosyjskich 50 megaton. Była to trójstopniowa bomba termojądrowa zbudowana i zdetonowana przez Związek Radziecki. Zdetonowano ją 30 października 1961 roku w archipelagu Nowej Ziemi położonym na Oceanie Arktycznym. 27-tonowa bomba zrzucona była przez specjalnie do tego celu przystosowany samolot Tupolew Tu-95W. Car Bomba została zrzucona z wysokości 10 tysięcy metrów na specjalnym spadochronie nylonowym. Detonacja nastąpiła na wysokości 4 tysięcy metrów. Kula ognista miała promień około 4 tysięcy metrów i niemal dosięgała powierzchni Ziemi. Część skalistych wysepek, w pobliżu których dokonano detonacji, wyparowała, a sam wybuch był odczuwalny nawet na Alasce. O sile wybuchu świadczy fakt, iż fala sejsmiczna nim wywołana okrążyła Ziemię 3 razy oraz to, że był on widoczny z odległości prawie 900 km. Promieniowanie cieplne było w stanie spowodować oparzenia trzeciego stopnia w odległości 100 km od miejsca eksplozji. Grzyb atomowy miał około 60 km wysokości i 40 km średnicy. Car Bomba miała znaczenie tylko polityczne oraz do pewnego stopnia badawcze. Gigantyczna masa czyniła ją właściwie bezużyteczną, jeśli chodzi o zastosowanie praktyczne, ponieważ Car Bomba, tak jak wspomniałem wcześniej, ważyła 27 ton.
Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!